Witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpi, witam was w 25 odcinku z Assassin's Creed Unity. Co tu mamy teraz do roboty? Bo ostatnio, co żeśmy ostatnio robili? Chyba misję z tego Sada. No i w sumie można by było wrócić do tej misji. Tam widzę, że jest do zrobienia. Ale fajnie, może tą mapą obracać we wszystkie strony. Ale dobra, nie tym się szczycimy, tylko co byśmy jeszcze mogli zrobić, zanim rozpoczęlibyśmy misję fabularną. Tu nic nie ma. Znaczy, tu nic nie ma, poza właśnie z tą zagadką Nostradamusa. Tu jest za trudno. Możemy podejść tutaj do tej zagadki Nostradamusa, ją wziąć i tak jej pewnie nie ogarniemy szybko. No kurde, musiał mi NPC przeszkadzać. No genialnie. Doskoczysz, nie? Co to tam dla ciebie, Arno? Teraz inaczej wyglądają te spinaczki w drzewach niż zwykle. Ale co poradzić? Znowu mogą być lekkie lagi, bo wysyłam materiał dla was. Miałem już dzisiaj sobie grać w piątek, żeby nie było. Lol. Aha. Sobie poczytałem. Bardzo interesujące. Mieliśmy już w piątek ten, tam 21, już koopa nagrać, gdyż się okazało, że Lusierowi save wypadły. No normalnie byłem trochę zdziwiony, zaskoczony, a jednocześnie troszeczkę musiałem to zrozumieć, tą sytuację zaistniałą, że mu save się uszkodziły. No, nadrobi to. Ja to wiem, tam następnego dnia mam nadzieję, że sobie już na spokojnie nagramy koopa. Nie wiem, już w sumie dzisiaj, ale widać, niestety nie wyszło. W końcu używam tych bomb hukowych. No, i teraz działa lepiej. I szybciej przynajmniej. Chociaż też można z granatów dymnych korzystać, jeśli chodzi o odpędzanie. Ale najlepiej z hukowych. O. Dobra, jesteśmy już tutaj. Mars. Dobra, przyjęliśmy tę misję. W oazie spoczynku usianej głazami skrzydlaty czeka strażnik. Skrzydlaty. Jego czuły wzrok łaską wydarza dusze idące w miejsce spoczynku. Aha. Gdzie może być ten skrzydlaty? O co chodzi? Kuźwa. Jakieś skrzydlate główne. Nie wiem, będę musiał to potem zobaczyć. Jakoś to rozwiązać. Ale nie mam żadnych w ogóle znaków ani drogi. Nic. Gdzie mi mogło mnie doprowadzić? Dobra, mam przestępców. To mnie to cieszy. Pięknie, jeszcze 5 razy coś zrobię i czeka mnie następna zarąbistsza nagroda. Słuchaj dupę. Dobra, ten sklepikarz będzie tutaj. Suńcie się. Gdzie on jest? Może piętro wyżej mam iść? Nie wiem, chyba tak. No, to to jest. Trochę się skampił nieźle. Ale to mu raczej nie pomoże za bardzo. No to skoro jeszcze mamy odblokowane, teraz tylko trzeba się dowiedzieć, gdzie to mniej więcej
wszystko jest. A to tam poza nagrywaniem sobie to, mam nadzieję, ogarnę. No i teraz szukamy misji. Kurde, co tak tnie? Tak jeszcze celowo. Nie wiem, trochę dziwnie to wygląda. Nawet jak dla mnie. Dobra, to idziemy na tą misję do Sada. Sadystyczny szantaż. Troszkę się mogło zrymować, ale to nie szkodzi. Dobra. Może jak po drodze znajdziemy to skrzydlate gówno. Zaraz wam rzucę dymną. Chcecie? Czekajcie. Muszę ich jakoś ominąć. Już siedzą na dupach. Siema. Pokaż sobie, jakby gdyby nie było nic. What? Wy to widzieliście? Ja nie wiem, czy to wina lagów. Jeśli tak, to kurde ładnie. Wyrąbana na was. Uciekamy. Doskoczysz tam. Ale mogłoby przestać lagować. Kurde, raz na jakiś czas jeszcze przestępca ucieka. Już przestał uciekać. Genialnie. Jak ścina. Dobra, muszę się skoncentrować na celu misji, a nie na tym, że mi trochę ścina. Poza tym, nie wiem, czy was nudzą te odcinki, wysyłam wam dwa razy dziennie, nie wiem, czy to was nudzi, czy nie, nie chcę tej misji, ona jest za trudna, to jest raz, a dwa, i tak już mamy jedną misję Mistrza Adamusa, więc tym bardziej nie. Kurde, tam dotrę z tymi lagami, czy nie, jak wy myślicie? Ale to wrzeszczą. Zabójstwo. Pewnie mnie tu puszczą. Bez problemu. Chociaż po wyrazach ich twarzy, no, będą zawsze jakieś wątpliwości. Pewnie kolejny przestępca. Tak się drzesz. O kurde, jak on poleciał. Podwójne. Dwa razy podwójne zabójstwo. O stary. Nie przesadziłeś? O kurde. Poradziłem. Dzisiaj w ogóle stopera nie włączyłem, jestem geniusz. Zapewne już minęło 10 minut. Tak zakładając. Tak zakładając, że po prostu minęło dobre 10 minut. A ja dostał, biedaczek. Słuchajcie, dupska. Ona tu chce ich przeszukać. Nie chcecie tego, żebyście oberwali. Czego tam? Kurde, jaki ten mój telefon jest czasami niedorozwinięty, bo wiecie jak jest z tymi smartfonami. Obrócisz je raz, to one będą się obracać po swojemu. Dobra, widzę, że się już zbugował. Już mam wyrąbane na to, jak się dzieje, jak chcę. Teraz nie puszczać, kurde. Aha, sobie chyba kobieta przeszła przez te drzwi. W sumie widzieliście to, nie?
oni... W sumie, no, nie dziwcie się, zobaczcie czasami takie chore skizy. Zobaczcie. Dobra. Przejdźcie mnie. No, już niedaleko. A do czego wy filmujecie? Jesteśmy coraz bliżej tej misji. Zrobimy to. A jeśli już nie będzie nic dla nas, no to trudno się mówi. Ale zawsze są jakieś te misje. To jest najważniejsze. Znowu przestępca. Czasami, co oni potrafią w grupie. Dlatego właśnie zabili kopa, żebyśmy sobie na przykład dwóch, trzech, czy nawet czterech sobie radzili z taką bandą idiotów. Ale sam też można sobie dać radę. Jak się tylko chce. A właśnie już z Lusierem jesteśmy razem w tym naszym klubie, którego nazwałem Cicheluje. Więc jeszcze poczekamy na dwie osoby, które nas dołączą. Ale może do nich dołączy nawet 50 osób, więc wiecie. 50 osób, więc no, to jest spora grupa. Kto tam się nawala? Zaraz ich tam ciszę. A, no i już przestępca. Jeszcze uciekający. A, go złapiemy. W tym tłumie. Jakbym przyspieszył nagle, tak dziko. Uciekasz. Ale się grąbał. I po kłopocie. Uciekać, uciekać, tak. Wiem, uciekać. Dobra. Co abrakadabra? Ja słyszałem, co mówiłeś. Dalej ma problem ze spinaczką czasami. Co oni tam trzaskają? Kurde, to już się mają nieogarnięte. Aż by aż tak. Teraz należałoby się nieco wspiąć. Pięknie. Już 100 metrów. I dotarliśmy do celu. Kurde, tu możemy się dostać. Jezu, jak on czasem nie ogarnia pewnych rzeczy, ten Arno. To jest naprawdę niekiedy wkurzające już. Aha, dobra. Spoko. Już nie dało. Mon Dieu, j'avais complètement oublié qu'il me restait du travail. Ailleurs. Nie mogłeś się siana wskoczyć? Takie to trudne było dla ciebie? Dear fellow, I very much appreciate the inexplicable disappearance of my death. Now, the joys of retribution. Dobra, nie sraj, tylko działaj. After the removal of Gagnon, my political enemies became reckless. I happen to know that each one is hiding a delightfully salacious secret. Here is a list of items to blackmail them. Steal those items and Gagnon's old, debauched neighborhood will remain under my
gentle care. I do hate to be scolded, but I really need all of those. Cztery przedmioty, no to idziemy. Ładnie, mamy zbierajnę, ostro. To da się zrobić. Pewnie wszystko się da. Już tam niedaleko jesteśmy pierwszego przedmiotu. Coraz lepsze te zadania nam dają. Wtedy można się poczuć naprawdę ostro. Kurde, ale... Jezu! Arno, zamorduję cię kiedyś za te bugi. Spinałbyś się normalnie, a nie baw się w tego... pantomimę. No poważnie. Nie są czasy, kiedy można się bawić, tylko trzeba ratować. Nie dość, że przeciwników to trzeba zarąbać. Dobra, walczymy z nami. O, luję. Zapomniałem jeszcze. Dobra. Ogarnięte. Nas tylko kradniemy ten przedmiot. Dobra, miał lekarstwo, to najważniejsze. Dobra, nie dziękuj, tylko mi stąd odejść. Sam teraz? O kurde. A przedmiot gdzie jest? Coś go nie widać za bardzo, chyba na piętrze. W takim razie. Jest. Osuńcie się. Dziękuję. Tu mogę iść po następny. Zamknij się. To gdzie dalej idziemy? W takim razie. Tylko wespniemy troszeczkę wyżej. No to teraz tutaj na 110 metrów w lewo. A, widać, że na razie było banalnie. Tylko musieliśmy wybić tych ziomalów z włóczniami, którzy sprawiali trochę problemu. Jeszcze raz uratujemy jakiegoś tam cywila, to dostajemy kolejną nagrodę. Tylko ciekawa jestem, jaka to jest ta nagroda. Aż taki wysunięty obszar. Nie przesadzacie trochę? O, 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 o! Czekaj. A go zabijemy. Nie ma uciekania. A, cię złapiemy. Qu'est-ce qui est arrivé? O kurde. No nie, co ja żem zrobił? Cywila żem zabił. Pierwszy raz. Od 25 odcinków pierwszy raz zabiłem cywila. Kurde. Oj. Nie tak to miało wyglądać. Więc wybaczcie. Arno nie miał złych zamiarów. Ale po prostu, no, cywil mu się tak wbił w otoczenie. Miał jego przestępcę ubić, a nie cywila. No, wyszło, wyszło. Wiecie, nie musi być zawsze idealnie. Dobra. Gdzie jest ten przedmiot? Ale widzę, że się obszar zmniejsza poszukiwań. Nie, nie chcę twojej misji. Okej, okay, już znaleźliśmy. Teraz trzeba od jakiegoś człowieka ukraść. Więc teraz jakby to ogarnąć. Ło kurde. Ale jeszcze lepsze będzie go karać.
Irak, c'est révolutionnaire, on vous dit au fait de se proclamer droit. Même pas les menaces. Yeah. Ale idziemy po jeszcze dwa przedmioty. Przedostatni się nieco dalej znajduje. To się bardziej połączymy. A właśnie, tu widzę jakieś drzwi, co bym mnie ogarnął. Tylko nie wiem, czy my je otworzymy w ogóle. Pewnie. Jak ich nie połamiemy wszystkich. Kurde, no weź ty się skup. Nie, on nie umie się skupić, nasz Arno nie umie. No. Było tak ciężko. Aha. Nie, cudny. Tylko po to, żeśmy to zrobili. Aha, żebyśmy mieli dodatkową kryjówkę, no. Genialnie to. Przy tym musieliśmy poświęcić aż 3 wytrychy. Geniusz Arno. Tylko on mógł tak zrobić. Słuchaj dupy. Co? Gdzie wam nie pasi? Spieprzeć, fuck off. Już daleko, zaraz bliżej. Skacz. No nie wiem co z tym parkurem jest, ale nie, to już się robi naprawdę dziwnie. Już nagroda mnie czeka. Okej, nagrodę proszę. Kasa czy coś innego? O, dziękuję, kolejne 25k. Jupika jej, madafaka. Pięknie. Świetnie. Czyli mamy teraz w sumie aż 54k. No, w cholerę już dużo. Choćby to się mogło wydawać mało, a to już jest dużo. Mnie to cieszy, żeśmy sobie taką sumę zagrabili. Dobra. Tu się ukrywa nasz właściciel kolejnego przedmiotu. Jak to zrobić? Najlepiej mu bombkę podrzucić. Albo jeszcze lepiej, nie dać się wykryć. Aha, musimy być w bezpiecznej odległości. Zbugował się. To, żem skorzystał z tej okazji. I ostatnia lokacja się znajduje tam. Przy okazji wezmę skrzynkę. Gdzie ona jest? Jest tutaj. Weźmiemy przy okazji. I złodziej. Dobrze mi się. Teraz sobie złodzieja ogarniemy. O no tu. A raz się wyglebisz. O, nie wiem w którą stronę. No to już będzie wiedział na przyszłość. 1,45. Ciekawe co teraz zostaniemy. Bo już dostaliśmy dwa razy po 25 tysięcy livrów, które z czego część już wydałem. Dobra. No już, ostatni przedmiot i zaraz kończymy odcinek, spokojnie. Dziękuję. Dobra. Już niedaleko, coraz bliżej. I będzie git. Ale powiem wam szczerze, że ja myślałem, że więcej osób będzie oglądało tego Assassina Unity. Ale jak widać, aktywność jest podobna. Ale z drugiej strony subskrypcje mi przychodzą. Tak trochę. To jest jeszcze dziwniejsze. Z liczbą subskrypcji to powinna chyba aktywność się zwiększyć, a nie stać w miejscu. Ale dobra, to już taki szczegół. Po prostu, taki z mojej strony. Właśnie daleko jesteśmy. Nie wiem co oni tam śpiewają, ale coś mi to nie obchodzi. Jakieś czerwone pole mamy.
dostałem nawet ostrzeżenia, że jest to jakieś miejsce takie pod zastrzeżoną ochroną. Co znowu? Jakiś przestępca? A zgoda w niemu. LOL! Dobra. Ogarnięte, ogarnięte. A teraz tak. O proszę. A gdzie przedmiot? O? Trzeba pewnie będzie się do środka dostać. Chciałem go zabić. Nie rozumiecie? To nie ta złota półka. Odsuńcie jej dupska, kurde. Nic wam nie robię, po prostu chcę się dostać do pewnej skrzynki. Chodź tu. No a teraz stąd spieprzać, nie? To nam tylko zostaje. No już idziemy pogadać z tym Sabem. Daleko mamy to do niego? Jest niecałe 300 metrów, ale okej. Myślałem, że będzie bliżej. Teraz nagle już przestało lagować tak bardzo. Chociaż jak zaczynam gadać o lagach, to sama gra zaczyna lagować. Nie wiem, tak zawsze jest, zazwyczaj. Dlatego lepiej jest o tym nie mówić, niż mówić. Ło. Ale misja przyjemna. Bieganie, niekiedy zabijanie, jeszcze okradanie i zbieranie tych przedmiotów. Zaraz będziemy na miejscu i się to ogarnie, plus zakończymy odcinek. Ciemnie się, że tak dobrze widać. Plus chyba zaczyna deszcz padać. Albo mi się tylko wydaje. Bo jeszcze tutaj deszcz nie spadł. To jest dziwne, naprawdę. Dobra, już niedaleko. Dobra, pięknie. Mogę zaraz z Sadem pomówić. Kurde, chcę przejść, zsuwać się. Z drogi. Dobra, pięknie. I misja zakończona. Yes. Thank you, Anna. I take such pleasure in imposing my will on others. Is that wrong? Dobra, kasa dawaj. Dziękuję. Pięknie. Masz jeszcze misję? Pewnie zaraz jak stąd wyjdę, to pewnie będą, nie? Zaraz się okaże. Chyba odejdziemy do terenu. Dobra, a teraz popatrzymy, czy on ma jeszcze dla nas misję. A jeśli już nie, no to skończymy odcinek. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie 25 odcinka z Assassin's Creed Unity. Jeżeli wam się spodobał, możecie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Trzymajcie się, na razie, yo, jedność!